Jednym z wielu sposobów oszczędzania pieniędzy jest oszczędzanie energii elektrycznej. Zapewne każdy z Was spotkał się z etykietą dołączaną do produktu oznaczoną skalą literową w palecie barw: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony. W zależności od rodzaju urządzenia wyróżniamy 7- bądź 10-klasową skalę. Etykieta zawiera informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia. Daje to nam, konsumentom, możliwość porównania rocznego zużycia energii elektrycznej pomiędzy kilkoma urządzeniami. Urządzenia ze wskaźnikiem D, oznaczonym na czerwono, są najmniej efektywne i zużywają najwięcej energii w stosunku do urządzenia w klasie A do A++, które zużywa najmniej energii, a co za tym idzie, oszczędzamy najwięcej pieniędzy w czasie ich eksploatowania.